Cześć, witaj detailingowy dziadzia. Kolejna paczuszka od kolegi Rzemo, od Adama. Chyba już mi dwie wysyłał, albo może trzy. Tym razem nie wiem co tam, coś zaplanował ponownie. Na pewno będę chciał się odwdzięczyć i już rozmawialiśmy, znaczy pisaliśmy do siebie, że jakieś powłoki poszukam u siebie, napiszę do kolegi Adama i co sobie tam wybierze, to mu wyślę, żeby nie było. Słuchaj, zaczynamy. Raz, dwa, oj, jakaś powłoka, trzy i cztery. Pięknie zapakowane, jak to Adam. Rzetelnie wszystko u niego, nie ma, że boli. No proszę, można, można. Przecinamy, ciach. Angel Wax, co my tu mamy? Kuet. No dobrze, jest go niewiele. Mam do... Produkt znam, Mega Kosmos, zajebisty. Przeleję go sobie w małą buteleczkę. To już wiem, że będzie, ale zrobimy filmik. Pokażę uderzenie, naprawdę jest srogie. Mam do matowych lakierów, też robi robotę. Dziękuję, Adam. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Co to jest? Ultra Coat Interior Q Detailer. Q, 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 nie wiem. Ultra Coat. Dobra, Interior Detailer. O kurczę, tu wąchamy. Nie mogę sobie tego odmówić. O, czekolada. No i wszystko już wiemy, słuchaj, czekoladka. No dobrze, następna rzecz, co my tu mamy? Tutaj jakaś powłoka. To jest więcej niż pewne. Ultra Coat. Już widzę. Kurczę, kiedy ja to wszystko położę, te powłoki? Nie mam pojęcia, słuchajcie. Mam tak mało czasu, a tak dużo produktów, że to bania mała. Co tam, froteczko moja kochana? Zaraz pójdziemy do domku. Zaraz. Już długo nagrywam, tak? Już. Karbon. Okej. Położymy to. Przed zimą czuję na Audi. Chcę najpierw wocki, później powłoki. Jest tego srogo. Idealnie. Super. Pół butelki. Słuchaj, pobawimy się dobrze. Zapakowane, pyk. Rewelacja. Same rodzyny. Same rodzyny, słuchaj. No tak to już jest, no. Opa. I Clintel, co my tu mamy? O. Glossfity, tak? Tak, Glossfity jakiś, kurczę, co to jest? To zaawansowany produkt na bazie polimerów i polisilikansów. Co to, kurczę? Polisililoksanów, kurwa, ale słowo. Który mocno przyciemnia i nabłyszcza lakier. Kurwa, przepraszam. Jedno z drugim już mi się gryzie. Mocno przyciemnia i mocno nabłyszcza. Wiemy jak to jest, nie? No właśnie. Dobrze. W ogóle krążą, był moment, że krążyły o nim wieści niesamowite, jaki to jest cudownie, ale to tak jest, jak coś wypuszczą, zrobią dobrą reklamę, kilka osób tam coś pochwali, wiadomo, tu się pojawi tamtego i robi się wow, ale fajny zapach. Ale zweryfikujemy, zobaczymy. Wstrząśnij lekko przed użyciem, rozpel produkt na mikrofibrę lub suchy lakier, wypoleruj produkt do sucha, w przypadku nadmiaru dotrzyj mikrofibrą lub poczekaj, aż produkt odparuje. Czyli wiemy, jak już działać. Adam, słuchaj, dziękuję Ci bardzo za te cztery produkty, same rodzyneczki. Lipy byś pewnie nie wysłał, znając Ciebie. Oczywiście mnie może coś, wiadomo jak to jest w życiu, mnie może coś się nie spodobać, to już wiem, że jest zajebiste. To nie ma tematu, nawet już niuchnę. No, spirolku. Tutaj, ale tu nie patrzymy na to. Tu będziemy działać po prostu. No. No dobrze, słuchaj. Dzięki za gratisy. Wyczekuj filmów, ja zobaczę, co tam u siebie mam. Napiszę, pokażę Ci zdjęcia i poczuszkę też Tobie zorganizuję w tej samej właśnie, co Ty mi wysłałeś. Dzięki, hej!